Dlaczego o jej romansie było aż tak bardzo głośno? Jako źródło informacji posłużył mi portal Świat Gwiazd, Twoje Imperium i Film Web. Anna Dereszowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Ma na swoim koncie wiele wybitnych kreacji oraz kilka nieudanych związków. Jeden z nich cieszył się wielkim zainteresowaniem mediów. Tak wyglądały początki romansu Anny Dereszowskiej i Piotra Grabowskiego. Anna Dereszowska i Piotr Grabowski poznali się na planie tajemnicy twierdzy szyfrów. Ich relacja szybko przestała ograniczać się do spraw czysto zawodowych i media plotkarskie natychmiast zaczęły donosić, że młodzi aktorzy mają romans. Jednak nie wszystko układało się po myśli zauroczonych sobą nawzajem aktorów. Na drodze do szczęścia stał fakt, że Piotr Grabowski miał żonę. Marta Konarska, żona Piotra, bardzo przeżywa to, co się wydarzyło. To dla niej wielki dramat. Choć stara się tego nie okazywać, zdradzają ją podkrążone oczy. Ale nie ma się czemu dziwić. Przecież mąż ją zdradził, pisało Twoje Imperium. Wielu spekulowało, że żona Grabowskiego nie chce zgodzić się na rozwód. Wbrew temu, co wypisują brukowce, Marta nigdy nie utrudniała mężowi rozwodu. Wręcz przeciwnie, natychmiast przyjęła do wiadomości informację, iż zostanie z dziećmi sama w Krakowie, bo on zamieszka z kochanką w Warszawie, podało Twoje Imperium. Piotr Grabowski przez kilka miesięcy starał się o uzyskanie rozwodu. Gdy mu się to udało, zostawił w Krakowie byłą żonę i dwójkę dzieci. Media z uwagą śledziły rozwój wydarzeń w związku Anny i Piotra i wiele osób obwiniało aktorkę o rozbicie rodziny Grabowskiego. W jednym z wywiadów aktorka odniosła się do tych oskarżeń. To idiotyczne. Przecież nikomu nic nie zabierałam, tłumaczy. On chciał być ze mną, a ja z nim. Nie jestem kobietą, która kolekcjonuje żonatych mężczyzn. Wtedy totalnie się zakochałam. Byłam bardzo młoda, nie miałam swoich dzieci i nie do końca umiałam sobie wyobrazić konsekwencje, mówiła. Anna Dereszowska i Piotr Grabowski potrafili cieszyć się życiem bez względu na krążące w mediach oskarżenia. Przeżyli razem wiele pięknych chwil. Owocem ich związku jest córka Lena. Przez pewien czas cieszyli się rodzinną atmosferą. Niektórzy twierdzili nawet, że Piotr Grabowski kilkukrotnie proponował Annie, by została jego żoną, ale aktorka za każdym razem mu odmawiała. Jako komentarz dodam, że jedno jest pewne, na cudzych łzach ponoć szczęścia się nie zbuduje. Dziękuję, że jesteś i do usłyszenia w kolejnym materiale.